kochanie, ty moje. Chciałabyś takiego kurczaczka? Dobra. Czyli nie. Co do picia? Soczku jeszcze chcesz, jabłkowego czy nie? Na razie nie? Nic nie chcę. A gdzie ty masz jedzonko? Schowałeś sobie do plecaka? Nie. Mówi, że ma kanapkę. Ty masz swoje kanapeczki? Aha. I nie możesz tego jeść? Daj, ja ci podam, daj. Kanapeczki wyjmujemy dla Oliwiera. Chcesz kanapkę? Proszę. A nie chcesz takiego mięska? Może lepiej? Nie. A co ci przynieść do picia? Co ci przynieść? Powiedz. Jaki chcesz sok? Tu jeszcze masz coś na deser, ok? Postawimy ten plecak tutaj, blisko ciebie. Zjedz kanapkę, Olivier. Zjedz, bo ja cię będę pilnować. Sok jabłkowy, poproszę. Dla małego Oliwiera. On ma swoje kanapki, okazało się. On biedny sieć nie istnieje. Ale przecież nie chciał jedzenia, nie chciał picia. No ale to trzeba się zainteresować. Dlaczego nie chce? Widać, że nie masz dzieci. Okazało się, że Oliwier powiedział, że nie chce jeść, a nie chciał jeść dlatego, że w plecaku miał przygotowane kanapki. Instynkt macierzyński u Michała nie zadziałał, natomiast u mnie działa na każdym kroku, bo mam trójkę i dlatego sprawy dziecięce są mi bardzo bliskie. Się obraził? Po prostu mamy inne podejście do dzieci. To co mam ci powiedzieć?